To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry. Przed Wami 39. Drozdowisko, które powstało dzięki współpracy z agencją artystyczną Nutka z Kropką. To jest specjalny, poświęcony Zbigniewowi Łapińskiemu odcinek. Zbigniew Łapiński zmarł w 2018 roku. Był pianistą, akompaniatorem, aranżerem i kompozytorem, z którym byłam zaprzyjaźniona. 12 listopada 2021 roku przypada 74. rocznica jego urodzin. Skoro to jest specjalne, poświęcone Zbigniewowi Łapińskiemu drozdowisko, pomyślałam, że warto jeszcze jego głosem, jego sposobem formułowania myśli wrócić do kilku wątków, o których mówili Katarzyna Walentynowicz i Marcin Partyka. 23 listopada 2017 roku, czyli niemal dokładnie przed 4 laty, Zbigniew Łapiński zgodził się na wywiad. Chociaż właściwie to był jego monolog. Monolog o sztuce, o paradoksie, o konieczności tworzenia. Nagrany 12 lat po udarze, 5 miesięcy przed śmiercią. Ostatni wywiad Zbigniewa Łapińskiego. Skutki poudarowe jednak są katastroficzne i wielu rzeczy, które powstawały przed udarem, nie jestem w stanie zrobić. Przekracza to moje możliwości. Potrzeba się strasznie skupić, strasznie. Kurczę, zastanawiałem się, na jakiej zasadzie powstaje ta twórczość, o której mówię. Za przeproszeniem, moja muzyczna. I to jest potrzeba, jakaś wewnętrzna potrzeba tworzenia, wewnętrzna potrzeba przelewania tych swoich przemyśleń na muzykę. Ale to jest cholernie trudne. Wydaje mi się czasem, że zrobi to bardzo nieumiejętnie, bardzo prymitywnie. W głowie chodzi mi co innego, a wysłuchuję nagle tych pomysłów, które zapisuję w komputerze nagle. One są bardzo proste, bardzo głupie, bardzo bez sensu. I oddają tego, co dzieje się w głowie. Ja wiele razy mówiłem, że w głowie chodzi mi co innego, a słyszę co innego. Znaczy jest pewien prymitywizm, który powstaje w trakcie tworzenia, byle szybciej, byle zamknąć temat. Nie, takie to jest cholernie ludzkie, cholernie wygodne. Zamknąć i przejść do następnej sprawy. Ale to, co mam w głowie, powoduje, że nagle nie chcę słuchać tego, co nagrywam. Nie chcę, dlatego, bo nie zdarzyło się jeszcze do tej pory, przez tak wiele lat przecież, żeby nagrać tak, jak to jest poukładane, jak ja to czuję. Że to jest tak nieadekwatne do tego, co powinienem zrobić. No dobra, czy wtedy, kiedy jeszcze mogłeś grać, tak samo byłeś zawsze niezadowolony z tych efektów? Tak samo. Teraz jest to rzeczywiście katastrofa. Jest to takie bardziej prymitywne niż było. Dlatego, bo trafiłem na takie piosenki, które ad hoc komponowałem, bo taka była potrzeba chwili, do kabaretów, które powstawały w PRL-u. To było 30, 40, czy może nawet więcej lat temu. I
No nie wiem, czy szczęśliwie, ale w nutach miałem to zapisane wszystko, bo wtedy nie było komputerków, to się pisało nuty. Chwała Bogu, że się pisało akurat. I zobaczyłem, czy ja tam wygrywam. Wiadomo, że to jest wersja uproszczona, taka doza X-u. Ale co ja tam wygrywałem, Jezusie kochany, teraz nie potrafiłbym. Nagle się okazało, że możliwości, które wynikały z codziennego ćwiczenia na instrumencie, a jednocześnie tego, co człowiek ma w sobie, czyli tego serca, tego wnętrza, tych przemyśleń i tego wszystkiego, tego świata, na którym żyje i tych światów, w których żyje, nagle przelewane na papier okazują się znakomitościami. Kurczę, coś nieprawdopodobnego. W tej chwili nie jestem w stanie nawet odegrać tego w tempie, które było tam zapisane na tych papierach. Jeżeli cokolwiek robię, to nie robię dla kogoś, tylko robię dla siebie. Jak chciałem zacząć tę przygodę z muzyką na poważnie, to znaczy zostawić Instytut Modernizacji, w którym pracowałem szereg lat, poszedłem do Włodka Korcza. On zawsze wykazywał ogromną sympatię do mnie i był człowiekiem, który potrafił naprawdę poradzić tak z serca. I zdecydowałem się do niego pójść, bo to był taki przyjaciel naprawdę, którego słowo bardzo dużo ważyło. A ja zamierzałem rzucić to za przeproszeniem inżynierstwo i przejść na tą stronę, na tę stronę muzyczną. A Wodek poprosił mnie o to, żebym zagrał kilka tych utworów, o których tam opowiadałem, ja mu tam zagrałem. I Włodek tak posłuchał i zapytał, a te utwory to dla kogo napisałeś? Dla siebie czy dla innych? Ja tak się w zasadzie nie musiałem długo zastanawiać, bo chodziło mi na to, że te utwory napisałem dla siebie. Znaczy to jest przeciwne w ogóle, bo i dlatego nie zależy mi na konfrontacji z czymkolwiek, wiesz. Ej, ale gdyby ci nie zależało, to byś nie zaczął grać zawodowo. Ale to jest właśnie o to chodzi, widzisz. Kłopot zawsze polega na tym samym, że twórca też musi do gada wrzucić. Ale mogłeś sobie pisać dla siebie, a pracować w instytucie. Znaczy, Nie mogłem, bo już miałem dosyć. Czyli dokonałeś. Wiesz dlaczego? Już ci powiem, bo niedawno rozmawiałem tutaj na ten temat. Nie pracowałem w instytucie, już nie mogłem pracować w instytucie, dlatego, że podobnie jak praca wielu innych osób, moja praca w instytucie nie dawała żadnego zysku nikomu. A mnie przede wszystkim. To znaczy, ja wykonywałem jakąś pracę, która nikomu nie była potrzebna. No to sobie usiadłem, to po cholerę ja tam chodzę w takim razie. Po co ja tę pracę wykonuję, skoro nikt z niej nie korzysta? No to skończyłem tę robotę. I wiesz, z muzyką to tak jest, jak kiedyś mówię, to jest taki ocean, kurczę. Wchodzi się, coraz głębiej, nie wiadomo, gdzie dno, którą drogę wybrać. No to się wybiera tę drogę, która jest najbardziej adekwatna do możliwości. I przestaje być ważne, czy one się komuś podobają, czy nie. Ponieważ wybór należy do mnie. Często słyszę, że powinienem przemawiać muzyką i jest w tym jakiś sens. Tylko, że wydaje mi się, że przemawianie muzyką to jest taki półśrodek trochę.
że to uderzenie w twarz to jest właściwy sposób. A przemawianie muzyką to jest tak zagrzecznie na te czasy, że to się nie uda. Młynarski powiedział swojego czasu, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. A ja nie mogę, kurczę, tak nie mogę, ten typ, ja inaczej jestem posłowany. Czyli co, czy chcesz, żeby twoja muzyka dawała po twarzy? Tak jak powiedziałem, no, żyję w określonym świecie. I czy w tym określonym świecie... I mogę się zamknąć w swoim świecie, ale czasem jestem zmuszony do tego świata wyjść. I tu dostaję po twarzy. Tu dostaję pięścią w oko i taką pięścią w oko powinien uderzać tych, którzy mnie biją. Rozumiesz? Nie zasłużyłem na to, żeby mnie ktoś tak nie poważał, nie szanował. Nawet mówię, to ta pięść jest taka symboliczna raczej. To rozumiem oczywiście. Jaką muzyką? Gdzie? Do kogo? Skoro tych bzdur jest tyle, że można sobie tej... Wiesz, a po co mam słuchać tego Łapińskiego? No ale sam powtarzasz, że ci na tym nie zależy, żeby go słuchać, no więc... No tak, no, ale więc... powtarzam, że żyjemy w absurdzie, że niby nie zależy, zwłaszcza nie zależy. No dobra, więc dlatego mówię... Cholery można dostać. Można dostać cholery, z tobą też, zostawmy to, ale chcę cię zapytać o coś innego. O to, czy cokolwiek cię cieszy, cokolwiek, czy sprawia... Mnie? Tak, frajdę, czy cokolwiek powoduje... Proces twórczy. Uśmiech na twojej twarzy, proces twórczy. To mnie nie ma w ogóle. Wtedy zapewne nie jem, nie sikam, nie odpoczywam, tylko robię. Nie kontroluję czasu. Ale czy się uśmiechasz? Wiesz, to jest tylko symbol, tam skrzywienie ust, no. Ale nie, bo można się uśmiechać w środku. Uśmiecham się tym, co jest w środku. No właśnie. Tak. Bo to jest taki świat, do którego mówię, nie zapraszam nikogo i widzę jak bliskie osoby niejednokrotnie próbują się wdawać, przekrywają, ale jednocześnie samo tworzenie to jest ogromna samotność. To jest takie, wiesz, Jacek to miał też, bośmy dużo rozmawiali jakby na ten, ale on też był cholernie samotny. Wiesz, stąd takie telefony w środku nocy, wiesz, takie tego. Powiedziałem, że drugi samotny też zapiernicza i też ma. I często powtarzam, że to się wiąże z ogromnymi wzlotami, takimi, wiesz, no prawie nieba się dotyka, ale później można uderzyć o ziemię. Im wyżej się leci, tym bardziej boli uderzenie o ziemię. Tak to jest, ale bez tego to w ogóle nie byłoby życia. Ja często się zastanawiam, zapytać takiego człowieka przypadkowego, czy wie, po co żyje? A ty wiesz? Mniej więcej wiem. No po co? Ja? Po co żyję? No. Żeby tworzyć. Trzydziesty dziewiąty odcinek Drozdowiska, którego właśnie wysłuchaliście, powstał we współpracy z agencją artystyczną Nutka z Kropką. Informacje o koncertach poświęconych Zbigniewowi Łapińskiemu zaplanowanych w Służewskim Domu Kultury w Warszawie na 11 i 12 listopada 2021 roku znajdziecie w opisie tego odcinka w serwisie strefapiosenki.pl oraz na stronie nutka.pl. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify'u, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.